Dzień dobry Państwu. W naszym mieście po raz pierwszy mamy okazję obchodzić Dni Kultury Chrześcijańskiej. W bogatym programie tych dni nie mogło oczywiście zabraknąć miejsca na promocję najnowszej lokalnej publikacji pod tytułem Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi wąbrzeskiej. Dziś naszym gościem jest Paweł Becker. Witamy Cię, Pawle. Dzień dobry. Witam Państwa. Chciałabym wiedzieć, dlaczego uważasz, że ten temat jest wart uwagi? To jest nasze dziedzictwo historyczne, to jest coś, co świadczy o życiu religijnym, duchowym naszych przodków, mieszkańców tych ziem, dlatego że te kapliczki pokazują, w jakich rejonach było większe, można powiedzieć, natężenie religijne. One bardzo często pojawiały się w miejscowościach, gdzie nie było kościoła. Są wsie, gdzie w ogóle nie ma kapliczek. Są wsie, gdzie jest w jednej wsi kilka, cztery, nawet pięć. Ponadto to jest też cenne źródło do analizy architektonicznej, w jaki sposób one się zmieniały, jak wyglądały w XIX wieku, jak w okresie międzywojennym, jak wyglądają współcześnie. To jest temat bardzo godny uwagi, wcześniej zbadany i bardzo dobrze, że taka publikacja się ukazuje. A skąd się wzięła w ogóle tradycja stawiania krzyży oraz kapliczek przydrożnych? Jakie to miało może znaczenie, zastosowanie, symbolikę dla danej społeczności? Tutaj mamy dwie wersje, bo pierwsza wersja mówi o tym, że to jest tradycja jeszcze grecko-rzymska, że jeszcze starożytni Grecy swoim bogom stawiali przydrożne, może nie kapliczki, ale kamienie, jakieś miejsca poświęcone. Taką tradycję na pewno mieli północni Słowianie, zwłaszcza na terenach dzisiejszego Pomorza Zachodniego, na rozstajach dróg. Wierzono, że tam, gdzie drogi się rozwidlają, tam miejsca są niepewne, człowiek może zbłądzić na złą drogę i tam może być jakieś zło. Słowianie wierzyli, że może tam być Welez, Bóg zła. Później chrześcijanie to przyjęli jako diabła i tam należy te miejsca w jakiś sposób szczególny chronić. Jak? No, stawiając przynajmniej krzyż albo figurę poświęconą jakiejś postaci religijnej, świętemu albo Matce Bożej. Druga wersja związana jest z legendą o świętym Marcinie, który miał ponoć w VI wieku na południu Francji zapoczątkować tradycję stawiania właśnie takich małych obiektów kultu. No, chrześcijanie raczej próbują utwierdzić się w teorii, że to jest tylko chrześcijańskie. Historycy niestety mówią, to jest tradycja znacznie wcześniejsza. Chrześcijanie przyjęli to od innych religii, a w miejsce Zeusa, Hery, Ateny wstawili świętego Franciszka, Jezusa, krzyż i Matkę Bożą. Jakie było znaczenie tych kapliczek? Po pierwsze, jest to po prostu miejsce chroniące daną społeczność, właśnie najczęściej przy rozstajach dróg. Po drugie, no, miejsce modlitwy. No, chociażby to w Polsce widać w maju, kiedy przy, zwłaszcza kapliczkach Matki Bożej, odbywają się nabożeństwa majowe i śpiewana jest litania loretańska. Ponadto to są miejsca dziękczynne. Mamy kilka kapliczek w powiecie wąbrzeskich wystawionych przeważnie jako podziękowanie za ocalenie w czasie II wojny światowej, za szczęśliwy powrót, za uzdrowienie z choroby. Mamy takie kapliczki. I mamy typ tak zwanych karawak, czyli kapliczek stawianych w momencie ratowania przed chorobą. A więc w okolicznych wsiach szalaje jakaś epidemia, przeważnie była to dżuma, tyfus, cholera i stawiano kapliczkę, wierząc, że za tą kapliczką choroba nie przejdzie. Albo jeżeli na przykład choroba była już w danej wsi i w części wsi nie było, a w drugiej wsi była, na granicy później stawiano kapliczkę. Mógł to być tak zwany krzyż karawakowy, bardzo charakterystyczny. W powiecie wąbrzeskim takiego krzyża nie ma. Najbliższy jest w Tużnie, w powiecie toruńskim. Ale mamy kapliczkę świętego Rocha, ponieważ święty Roch chronił przed chorobami, przed epidemiami. I on jest właśnie postawiony w miejscu granicy dawnych epidemii. No, święty Antoni, patron zwłaszcza rzeczy zagubionych. I mamy również kapliczkę poświęconą zaginięciu i odnalezieniu się po II wojnie światowej. Myślę, to jest bardzo ciekawe, bo ja jako osoba, która przyznam się, nie jest zbyt obeznana w temacie, kapliczki kojarzyłam głównie z postacią Maryi, a tutaj już usłyszałam parę innych osób. Właśnie może w naszej, szczególnie tutaj lokalnej okolicy, kogo najczęściej można spotkać kapliczki, jakich postaci? Statystycznie rzecz biorąc mamy kilkanaście krzyży i niemal 40 kapliczek maryjnych, a więc jednak postać Matki Bożej tu dominuje. Matki Bożej Fatimskiej, Różańcowej, Bolesnej, Dobrej Rady, ale to jest Matka Bożej. I zresztą nam się tak przeważnie właśnie kojarzy, że kapliczka to jest kapliczka Matki Bożej, nabożeństwo majowe. Mamy również kilkanaście kapliczek jezusowych, mniej popularnych, ale również się zdarzają kapliczki poświęcone samemu Jezusowi i zaledwie 8 kapliczek poświęconych jakimś świętym.
Dwie kapliczki stoją przy remizach, są to kapliczki świętego Floriana, patrona strażaków, to jest zrozumiałe, mamy również kapliczkę świętej Teresy, w XX wieku bardzo popularnej świętej, takiej uśmiechniętej, z różami, która bardzo jest pozytywnie odbierana. Mamy wspomnianego świętego Rocha, świętego Antoniego, mamy w Ostrowie świętego Wojciecha, mamy w Nowej Wsi Królewskiej świętego Jana Pawła II, więc to jest zupełnie współczesna kapliczka, tak? Świeży święty, jeśli można tak o nim powiedzieć. I jedyna kapliczka, do której udają się pielgrzymki, czyli kapliczka świętego Józefa w Józefkowie, niedaleko Płużnicy. I tradycyjnie 1 maja udają się tam pielgrzymki z okolicznych wsi. To nie są może duże grupy pątników, ale jednak jest ta tradycja i tam przy kapliczce świętego Józefa w dniu, któremu patronuje, właśnie odbywa się nabożeństwo mu poświęcone. Częściowo już w sumie mi to powiedziałeś, ale mimo wszystko chciałam jeszcze zapytać twoim zdaniem, które z kapliczek tu okolicznych są warte szczególnej takiej uwagi może dla takiej osoby, która właśnie... No na pewno dwie kapliczki ludowe, czyli figura Chrystusa Frasobliwego w Wąbrzeźnie przy warsztatach terapii zajęciowej. No i chyba moja ulubiona kapliczka Matki Bożej wykonana z brzozy w Łopatkach. Piękna, ludowa, prosta kapliczka, bardzo charakterystyczna. Godna uwagi jest kapliczka w Zieleniu, bo według podań, to nie jest legenda, to jest raczej plotka wiejska, pod tą kapliczką samobójstwo popełniła para nieszczęśliwie zakochanych, którym nie wyrażono zgody na ślub i tam właśnie pod tą kapliczką popełnili samobójstwo. Charakterystyczny krzyż w Trzcianku, który po II wojnie światowej nie mógł być poświęcony i został poświęcony podczas kolędy, kiedy ksiądz nawet się nie zatrzymał, tylko idąc wyjął kropidło, poświęcił i szedł dalej. Więc tutaj mamy też wersję historyczną. No, bardzo wiele kapliczek właśnie powojennych, ocalałych z czasów wojny. Ciekawa jest kapliczka na przykład w Niedźwiedziu Matki Bożej, wystawiona przez pana Wacława Mieczkowskiego, dziękczynna, że urodził mu się wreszcie syn. Co ciekawe, pod kapliczką umieścił on po jednej monecie z każdego państwa świata. Miał taką kolekcję i postanowił ofiarować tę kolekcję Matce Bożej właśnie w podzięce za to, że narodził mu się syn w roku 1900. Tak, słyszę, że tych kapliczek jest naprawdę wielkie bogactwo. Czy może tak właśnie chciałam zapytać, na tle Polski, innych takich naszych obszarów, jak wypadamy? Czy dosyć bogato, jeżeli chodzi o kapliczki? Czy... Można powiedzieć, że przeciętnie. My mamy w terenie powiatu wąbrzeskiego ponad 90 kapliczek. Sporo. Czy jest jakieś zagęszczenie w Polsce, czy jest to w jakiś sposób badane? Nie wiem. Ale obserwując inne rejony, można powiedzieć, że jest to przeciętne. Na pewno tereny południa, więc Podhale, Rzeszczyzna mają ich rzeczywiście bardzo dużo. Może ciekawsze jest to, komu te kapliczki są poświęcone, bo to jest też tradycja raczej wschodniej Europy. Na przykład świętego Floriana znajdziemy tylko w Polsce, Czechach, Słowacji i w Austrii przede wszystkim. Nie znajdziemy go we Francji i Niemczech. Matkę Bożą znajdziemy we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Polsce. Nie będzie jej na przykład w Skandynawii. Mimo, że tam takie ostańce, tak to właściwie się wtedy mówi, świątki również występują. Bardzo popularne, bardzo charakterystyczne, ludowe, kaszubskie kapliczki są również. Może rzeczywiście u nas jest sporo kapliczek z okresu dwudziestolecia międzywojennego i z czego to wynika? Okres XIX wieku, zabory, wtedy tutaj była na naszych terenach, powiedzmy, walka katolików z protestantami. W momencie odzyskania niepodległości katolicy mają większość, żyją w swoim katolickim kraju, w Polsce. Chcą to manifestować. Chcą to manifestować właśnie, w związku z czym bardzo często stawiają kapliczki, więc z lat 20., 30. mamy ich proporcjonalnie najwięcej. Później historia jest taka, że w czasie II wojny światowej zostają albo ukryte przez gospodarzy, bo hitlerowcy je niszczą, bądź zostają zniszczone, jak kapliczka z Cymbarku. Symbolicznie gruz z tej kapliczki wysypano na drogę, by ludzie potem deptali. I później zostają one w zdecydowanej większości odbudowane, przy czym problem z kolei był już po 1945, kiedy była walka z religią w czasach komunistycznych. Niemniej jednak, zwłaszcza po 1956 roku, tutaj następuje rzeczywiście duży renesans i tych kapliczek mamy coraz więcej, nawet i w czasach współczesnych. Jeszcze przyszło mi do głowy takie pytanie, ponieważ usłyszałam tutaj, z jakiego czasu jest najwięcej kapliczek. Najmłodsza to domyślam się, że jest ta Jana Pawła II, a najstarsze kapliczki w naszym rejonie? Najstarszy krzyż pochodzi z końca
XVIII wieku, przy czym oczywiście to nie jest to drewno, ponieważ krzyż był wymieniany, ale stoi w tym miejscu od około 1782 roku, a więc od bardzo dawna. Z XVIII wieku mamy bardzo niewiele kapliczek. Większość z nich pochodzi ze drugiej połowy XIX wieku. Późniejsze były stawiane na miejscu poprzednich. Charakterystyczne, że one były zmieniane ze stylami. No, jeśli chodzi o krzyże drewniane, drewno było zniszczone, wymieniano na nowe. Więc trudno powiedzieć, gdzie są te najstarsze. Ale na przykład krzyż w Wałyczu stoi prawdopodobnie w miejscu, gdzie znajdował się w średniowieczu w Wałyczu kościół. Więc prawdopodobnie jest to jedno z najstarszych miejsc kultu utrzymane w ten sposób. Zamiast kościoła przynajmniej krzyż. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za te wszystkie ciekawe informacje, a Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.